Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcinku z Moa i dzisiaj z pełniejszą energią niż ostatnio, czyli dla mnie to było wczoraj, jak dogrywałem końcówkę tamtego odcinka poprzedniego. Jako umiłowany bogów zaczynamy kolejną misję. Let's go, zobaczmy co się będzie działo. Okej, okay. Każda droga jest zablokowana, zrób coś z tym. 1000 kamienia, napraw każdą budowlę, usuń każdy zator. Dobra, tutaj my zaczynamy, mamy drewno. To jest blokada na drewno, to jest cyk, to jest cyk. Kurde, ciężko. Myślę, bo to jest strasznie, strasznie mało opcji mamy do zrobienia. Dobra. Oczywiście to jest wszystko zrobione idealnie tak jak trzeba. Dobra, myślę, muszę pomyśleć. Myślę, że mógłbym coś tradować tak naprawdę już. Na razie zrobię to na chillku, spokojnie. Najpierw zrobię ten chillku, bo jakby co to będę mógł pomnożyć. Nie wiem, czego mi będzie brakować. Dobra, żywność nie mamy, drewno, musimy tradeować. Chyba trzeba będzie od razu tutaj się bawić w pana drewno. I oni nam dadzą jeszcze to główienko. I dzięki temu mamy taniej. Wiem, że możemy zagrać na pewno lepiej. No, zróbmy to od nowa. Ja już mam tutaj pomysł. Trzeba to zrobić szybciej. Czyli tak, walimy skrzynkę drewno. Najpierw tego ziomka musimy płacić, żeby tu szybko zrobić to. I przekładamy 100 butów, 100 butów. I jak potrzebujemy to drewno? Za kamień. Kurde, nie pomyślałem. Dobra, teraz mamy lepszy czas, myślę, niż ostatnio. Musimy się szybko dogadać o to drewno. Bardzo dużo drewna jest potrzebne. Róg obfitości, dobrze, pamiętać będę. O kurde, żywności nam brakuje. Nawet nie pomyślałem, o ja pierdzielę. Troszeczkę chyba skichałem dawać tyle żywności na to drewno. Dajcie jeszcze kamienia szybko. I buty są potrzebne na ten kamień, okej.
I tutaj dostaniemy coś takiego. Usuń każdy zap. Okej. Jedyne co zostało to nam nafarmić tego kamienia. Dobra, idźcie szybko ulepszyć kamień. Mamy jeszcze buty speeda, więc musimy to wykorzystać. Nie wiem, czy dam radę. Chyba zdążymy. Dobra, damy radę to ulepszyć, to mamy już GG, mamy już to GG. I myślę, że zrobiłem to lepiej niż bym mógł to zrobić. Mamy to jeszcze to, ale budki to tam. Myślę, że zaraz zdobędziemy tyle budków, że jeszcze będziemy mogli strajdować i będzie chill out. Nawet zaraz to zrobimy teraz. Dobra, nie chill out, mamy to. GG. Bardzo szybko, co do czasu. Dziękuję bardzo. No nie wiem, mam taki teraz... Po wejściu jakiś czas po tej gry mam takie... Kurde, może mi się nie udać w końcu, nie? Ale jednak jest okej. Okay. Jeszcze zostało już 5 poziomów. Z części południa. Let's go. Ha, ha, ha! W końcu się spotykamy. Przyniosłeś mi dary w zamian za mój kamień? Jedyne co przyniosłem to kilka kopniaków. Oddaj kamień natychmiast. Nie denerwuj mnie. Ja wiedzieć, ja sprowadzić przyjaciół. Ty się domyślić... Kto mieć kamień? Ja wziąć od ciebie mniej. Uspokój się, Indiana. Zachowaj energię na później. Wystarczy dać mu to, co chce. No okej, okay. Zabawa w kamień. Pomóż mi rozprawić się z bandytami i zdobyć kamień bez walki. Polegam na tobie. Dobra, rozpatrzmy to. Część amuletów w skrzyni. Okej, okay. Skrzynia jest pewnie tutaj. Okej, okay, mamy tutaj ile ludzi? Mamy na początek 4 osoby. Cieszy mnie to. Ocal robotnika przed bandytą. Robotnik przed bandytą? Aha, tutaj. O Jezu, ile butów. Pierwsze było ważne, chyba żarcie zdobyć, co? Dobra, robimy cyk, 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 cyk. A, bo nie mamy jednego ziomka. Właśnie, na nic nas nie stać. Proszę drzewa niech zetną szybko, żeby już mieć to z głowy. Na pewno już trzeba zrobić gaj, na pewno trzeba zrobić pola. Chociaż tu mamy dużo żywności, moglibyśmy zrezygnować z pola i wziąć kamień. Tak mi się troszeczkę zdaje. Tak, możemy już tradować się, super. Dobra, cyk, cyk, cyk. Ja tu się bardzo skupiam, ja mówię to, zawsze to mówię. A może nie, Boże, róg obfitości wziąłem, jak już mam obfitość. Kurde, i bez sensu zrobiłem to, ja wiem.
Tak, skichałem troszeczkę tym. Na poziom myślę, że będzie do dupki. A, ten poziom będzie do dupy. Skichałem, wziąłem drugi raz to, gdzie tego nie potrzebowałem. Dobra. Dobra, let's go. Czekajcie, czekajcie, nie, 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 od nowa. Tutaj lepiej najpierw zacząć wziąć tą skrzynkę. Bo tu w skrzynce są buty Speeda. Zróbmy na 3 te, bo mamy bardzo dużo tutaj żarcia na tym. Czy nie będzie nam potrzebne. Drewno, o, drewno jest nam, drewno jest nam bardzo potrzebne. Musimy ten gaj zrobić szybko. To jest bardzo szybki poziom. Kurde, gdzie jest ten ziomek z tym? O Jezu, zapomniałem. Aha, chodziło o gaj. Boże, zapomniałem, że chodziło o gaj. Drugie buty robimy ruch obfitości. Więcej produkować nam, co mnie cieszy bardzo. Drewno będzie, okej, okay. Z drewnem będziemy mogli szybko tutaj walnąć. Kurde, nie wiem, szczerze powiem wam, że pierwszy raz jestem taki rozrzucony, rozwalony, więc na tym poziomie. Jestem rozwalony na tym poziomie, naprawdę, nie wiem, co czasem robię. Dobra, ja to mi chodziło, tak czułem, czułem, że tam są te buty. Dobra, ile mało czasu nam zostało, mało czasu. Trzy gaje, co? O kurde, nawet nie spojrzałem na misję, nie? Dobra, ta misja jest przegrana. Trzy gaje drugiego poziomu. O kurde, czyli to jest, trzeba polecić w gaje. W gaje trzeba polecić pierwsze. Dobra, dobra, dobra. Ty, nawet nie pomyślałem. Trzeba w gaje szybko polecieć. Bardzo będzie to potrzebne. Dobra, róbcie te gaje. Szybko jedynki trzeba pobudować. Trzeba na pewno kamieniarza zbudować. To trzeba będzie szybko odnowić. To jest za żywność i za magię. Zaraz będziemy mieli na rzut obfitości. Przyda się na pewno. Dobra, dobra, dobra. My to zrobimy, my to zrobimy. Czekaj, się zarąbałem, że nie wiedziałem, zapomniałem, że gaj trzeba mieć, nie? Że nie spojrzałem na tą jedną misję. Bo tam wszystko, myślę, będzie w miarę to pójdzie. Czy możemy już tradować za drewno? Dobra, straduj się za trochę drewna.
Podobał się drugi guy. Cyk, cyk, cyk. Rok obfitości trzeba kupić. Warto, trzeba więcej produkcji zawalić, żeby teraz to ulepszyć. Wymienię to na drewno. Cięższy poziom, przyznam, że cięższy poziom, jestem tak skupiony na nim. Szybko to ulepszamy, szybko musimy polecieć w... Kurde... W co musimy jeszcze polecieć? My już wiemy, gdzie jest, szybko, szybko! O Jezu, Jezu, zmarnowałem dużo, o Jezuniu, ile zmarnowałem teraz. Nie wiem, czy zdążymy przez to moje głupie gówno. Dobra, jest, szybko, 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 damy radę. Dobra, już walić to szybko, szybko, szybko. Pogadaj z tym ziomkiem. I jest, Boże, jak blisko do skończenia. Nawet wszystkiego nie użyliśmy, co trzeba. Boże, ciężko. Znaleźliśmy trzecią część artefakt amuletu. Świetna robota, mimo że do odnalezienia została jeszcze jedna. Artefakt już pokazuje nam, gdzie iść. Boże, ale ciężko to było, cholera jasna, ta misja była straszna. Jeszcze zostały nam cztery misje na północy, południu. Gold Fisherman, dzięki za achievement. Ta ziemia słynie z kamiennych dróg. Pozwalają one dostarczanie materiałów na czas. Nie chcę się cię zasmucić, ale trzęsienie drogi zniszczyło główną drogę. Co za pech. Duma południa jest zrujnowana. Masz rację. Wiesz, co oznacza brak drogi, prawda? Prace budownicze będą trwać znacznie dłużej. Naprawmy drogę. Nie ma sprawy, co innego mogę zrobić. Pomóż Indianach. Okej, nie ma sprawy. Potrzebujemy, abyś dostarczył materiał do Mystera. O ja pierdziele. Mamy trzech ludzi, 3T, mamy handlarza, mamy już 2T, one są odblokowane. Dobra, robcie 3 skrzynki. Na pewno szybko trzeba tu gaj zrobić jakiś. Róbcie 3T, mogliśmy szczerze wyczyścić to. Będzie potrzebny i tak kamień. Chyba trzeba zrobić gaja, będzie potrzebne dużo kamienia. Kurczę, zbudowałem w ogóle coś takiego, jak tutaj mamy 2 te, które nam powinny wystarczyć. Nie mam pojęcia. Trochę skichałem, myślę, trochę skichałem. To zniszczcie, bo to jest naprawdę bez sensu zrobione przeze mnie. Dobra, coś się troszeczkę gubię, zaczynam się gubić na tej mapie.
Cholera jasna. Wiem, że już mogę wziąć to, ale ja bym wolał szczerze. A szczerze, wiecie co? Dajcie ten róg obfitości, da nam to większego boosta na początku. Ale wymienimy trochę drewna. Aha, to nam dał, sorry, to nie był róg obfitości, a surowce. Dobra, rozbudowujcie to. Dobra, więcej będzie budków. Budki nam się przydadzą. Dobra, pięknie to wygląda już, myślę. Bardzo. Teraz tylko uzbierać te wszystkie surowce. Są misje gdzieś tam, nie wiem, moim zdaniem chyba prostsze od innych. Dobra, idź tam pohandluj z kolegą. Ciekawe, co jest w tym tutaj, z tej skrzynce. Dobra, będziemy to mieli, myślę. O kurde, zabraknie nam troszeczkę, ale to już nic, bo wódki mamy, wszystko mamy. Dobra, mamy level. O Jezu, jeszcze trzeba to zrobić. O mój Boże, nie, spojrzałem na najważniejszą, kurde, aspekt tego, co tu się dzieje. Trzeba więcej ludzi. Kurde, jaki debil ze mnie. Ale się zarąbałem, nie? Wszystko super, wszystko zarąbiście, ale nie spojrzałem na liczbę ludzi, którzy mają być przy tej pracy. Kurde, żarcia nam teraz brakuje. Ja pierdzielę, skichałem cały poziom. Ja pierdzielę, nie zdążę tego zrobić, nie mam żarcia. Tu będę miał czterech. Dobra, nie, to jest poziom skichany przeze mnie. Zrąbałem. Jeszcze raz. Żarcie, niech się farmi długo. Dobra, jak się farmią te tutaj. Szybko gaj oliwny jeden walniemy. To trzeba już teraz tak, to zrobimy tak, tu zrobimy dwa kamieniołomy. Dobra, bo to trzeba, mówię, szybko myśleć i dobrze myśleć. Żywności mi zabrakło, cholera jasna, za żywność się nie tradujemy, tradujemy się tylko za kamień. Tu mamy dużo kamienia, pamiętajmy. Prawie zrobiłem to dobrze. Już bym taki zadowolony z siebie, nie? No dawajcie, kopcie szybciej. Trochę mamy tutaj zastój, moim zdaniem. Domek trzeba będzie zbudować, okej. Okay. Nie mamy drewna, za kamień możemy się handlować, szczerze, bezproblemowo. Jeszcze bym chciał... Yeah.
Dobra, mam nadzieję, że mi się uda to w miarę. Myślę, że teraz idzie mi troszeczkę lepiej, bo rozpoznałem też sytuację, jak to wygląda później. Dobra, to już ludzie będziemy mieli spoko. Co jest jeszcze ziomek? Kurde. Nie widziałem tego ziomka jeszcze, to jest za budki. Pewno nam jeszcze więcej produkować, co jest świetne. Czyli jedyne co nam zostało, to teraz zbierać te surowce. Chyba nawet dobrze z tym poczekałem, tak na koniec. ...1500 kamienie. Dobra, kamienie nie będzie problemu, bo zaraz tu sobie jeszcze z żywności dam radę. Dam radę sobie z żywności jeszcze tutaj nawalić coś takiego. Mamy jeszcze budki speeda, więc... Otwórz to, mamy tu kamień. Tam jeszcze będzie dużo kamienia. Dobra, bo już mam za dużo kamienia. Dobra, szybko, szybko, tam się módl i zaraz odbudowujemy drogę, chłopacy. Dobra, lecicie. Dobra, ma jedną robotą, jest tylko zbieranie surowców teraz. Myślę, że zagrałem to o wiele lepiej niż sprzed chwilą. Czasami nie spojrzę na takie małe aspekty jak ilu trzeba ludzi, a widzicie, teraz gram w ogóle inaczej. Będzie niezły bonus, myślę, za surowce. I ten ziomek mi się tutaj schował, a patrzcie jaki on nam bonus dał. Jak mieliśmy wszystko rozbudowane, to najwięcej dostaliśmy z tego. Dobra, kontynuujmy. Mamy już drogę zbudowaną. Yep. Co zrobisz po odbudowaniu południowych ziem? Zostanę tutaj i pomogę ojcu przewodzić ludem. Mystera zostanie naszą stolicą. Na chwilę obecną potrzebujemy robotników do tej odbudowy. Powinniśmy zacząć gromadzić żywność i manę. Masz rację, Brylight. Bierzmy się do pracy. Dobra, tutaj kończymy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie w tej pięknej serii z Moai, budowniczy marzeń. Cześć.